Cześć. Dzisiaj robimy przyłączenie do studni chłonnej. Przyłączać będziemy jednostkę zewnętrzną klimatyzatora i jednostkę zewnętrzną pompy ciepła. Tu mamy studnię chłonną wkopaną. Agulka, pokaż. Może trochę będzie widać. Tu jest dekielek taki do wycięcia. No i tam będzie drenażówka. No i tu ze spadkiem drenażówką musimy pójść. Tak jak tutaj widzicie, ten wykop. Pogłębić go musimy, z odpowiednim spadkiem zrobić. Tutaj będzie trójnik w tym miejscu i on będzie łączył z sobą rury drenażowe, które będą odchodziły od fundamentów, które będziemy robić tutaj przy ścianie pod jednostki klimatyzacji i pompy ciepła. Ziemia jest twarda, łatwo się tego nie kopie, no ale już to zrobimy teraz, nie będziemy musieli później gdzieś tam grzebać się w tej ziemi. Chyba będą jedne z ostatnich prac ziemnych w tym roku, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, bo wiecie, wszystko się może wydarzyć, nie? No ja kopię cały czas, nie jest lekko, bo ta ziemia jest twarda. Plus jeszcze tutaj muszę sporo zejść w dół, bo tutaj jest... No jest... Dotąd muszę zejść, nie? Ale tylko przy samej tej studni chłonnej, potem już tam będę szedł płyciej, bo spadek będę robił. No się biorę za robotę. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's. Dobra, słuchajcie, kończymy wykop. Tu będzie podejście jedno pod klimatyzator. Tu już jest rura spięta. I tą rurę to jest pół metra. Potem jest kolanko 90. Potem to czarne to jest przejściówka z 110 na 100, bo ta rura drenażowa ma 100 średnicy. No i tak, tam będziemy dochodzić, tam będziemy trójnikiem się łączyć z tym odejściem tutaj. No i to zaraz będziemy montować. Oglądajcie, bo już jesteśmy na ostatniej prostej tutaj, jeżeli chodzi o ten system. Jeszcze fundament trzeba będzie zrobić, ale... Fundament dzisiaj nie zalejemy, bo nie mamy. Trzeba beton kupić, jakiś go zbroić. To jeszcze. Z tym, wiesz, potem. A masz czym, żeby to zatkać? Jakąś gazetą, w sensie jakąś folią zatkamy. Dobra, tu jest. Tu spadek jest zrobiony. Teraz to. Teraz to i to. O, to tak trzeba. O tak. Dobra. Tak, to. Nie trzeba z zapasem? Tak, z zapasem. Chyba z zapasem, robię z zapasem. Tam, gdzie to jest, to miało iść tak. Dobra. Siedzi. To przyłączymy teraz. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH.
driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Zobaczcie, tu mam ten tunel. On tam jest, ma tutaj wejście. No i tu będziemy wsadzać tą rurę. Tak, żeby ona kawałek tam głębiej weszła. No i tam to sobie te skropliny będą ściekać. Nam tędy, tutaj za spadkiem jest zrobione. Stamtąd dwie rury. No i działamy, łączymy to. I zasypywanie nas czeka. Tej rury nam trochę jeszcze zostanie, ale to się kiedyś może do czegoś przyda. Dobra, działam. Gotowe. Słuchajcie, robota zakończona. Rura drenarska jest przyłączona do tego naszego osadnika, tej studni chłonnej. Strasznie wieje, nie wiem czy to będzie słychać, ale trudno, spróbuję to jeszcze jakoś wygłuszyć delikatnie. Tam mamy osadnik, rura drenarska wchodzi, trochę z zapasem, tak żeby nie było przy samej krawędzi. Potem tutaj ze spadkiem idzie nam do góry. A więc sunie pod górkę. Tu zastosowaliśmy trójnik do łączenia rur drenarskich, taki na klik, na zatrzaski, no i do dwie odnogi. Jedna odnoga, ta dalsza, tu idzie do klimatyzatora jednostki zewnętrznej. No i tutaj będzie rura wyciągnięta, tędy sobie będą skropliny spierdzielać gdzieś do studni chłonnej. No i tu od pompy ciepła też jest, to jeszcze tego nie będę wszystkiego zasypywał, bo tutaj pójdzie fundament gdzieś tak. No tu mam zaznaczone na, tu będzie jednostka na tych bananowych oznaczeniach. Tutaj lepiej będzie widać, jak zbliżę trochę. No i tu fundament. No i tutaj będzie tak prawie, że no mniej więcej na środku to trochę będę musiał podsunąć najwyżej, żeby to ustawić, żeby to było na środku tego fundamentu. No to będziemy kombinować jeszcze. Na razie no było sporo kopania, bo się nakopałem tutaj trochę. Najpierw się naszukałem tej studni chłonnej, bo wiecie, pamiętałem mniej więcej w którym miejscu, ale trafić na krawędź, kurde, to gruba sprawa. Tym bardziej, że tam na metr trzeba było kopać, żeby wejść do tego osadnika. No tam z tamtej rury też idzie do tego osadnika, więc tutaj mamy z dwóch stron zasilany, on będzie
jakimiś cieczami. No, tutaj wodą z dachu, tutaj, tutaj z kroplinami akurat z tych urządzeń, które tutaj będą zamontowane. No i to co teraz? Teraz wykop pod pompę ciepła, pod klimatyzator, pod fundament. Głębokiego fundamentu nie będę robił, tak gdzieś na 40 cm wykopię, zrobię podstawę pod te jednostki. Zazbroję to, bo mam sporo żelastwa w garażu po budowie. Ekipa pozostawiała różnych prętów, pokręcę, pozbroję, kupię beton, zaleję, potem to ładnie wygładzę. To i tak będzie kamyczkami przysypane. Chodzi o to tylko, żeby pompę ciepła mieli do czego, na tych, żeby stojaki mieli do czego złapać. No i żeby ta pompa ciepła stabilnie tutaj stała. Myślę, że będzie spoko.